Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ariowit i w tym filmiku chciałbym opowiedzieć Wam zalety ćwiczenia sztuk walki, sportu walki. Co one mogą dać Wam w życiu? Opowiem Wam to na mój sposób. Ja ćwiczę sztuki walki już prawie 10 lat, więc uważam, że bardzo mi pomogły i chciałbym się podzielić z Wami tym, żeby także Was zachęcić do ćwiczenia sztuk walki, a nie latania po boisku za piłką, no bo wiadomo, więcej zyskacie z tego, że będziecie mogli się obronić, niż pobiegania i kopania innych po nogach. Tak uważam i myślę, że to będzie bardziej skuteczne. Ok. Tak więc jedną z pierwszych zalet na pewno ćwiczenia sztuk walki jest to, że będziesz mógł się obronić na ulicy, będziesz potrafił. Na pewno zyskasz odwagę. Wiele osób nie ma tego. Penia patrzy się w dół, w podłogę, nie potrafi spojrzeć przeciwnikowi w oczy. Dzięki ćwiczeniu sztuką walki i Twojemu zaangażowaniu będziesz potrafił się obronić, będziesz miał odwagę i na pewno, jeżeli będziesz ostro ćwiczył, to osoby zastanowią się dwa razy, czy na pewno Cię zaczepić na ulicy. Może sobie odpuszczą. Zasada powinna być taka, że powinieneś tak ćwiczyć, żeby się bali nawet pomyśleć do Ciebie podejść. Żeby Cię nie zaczepili. Takie ćwiczenie jest dobre. Rozegrasz to w tak zwany sposób pacyfistyczny i nie będziesz musiał się wdawać w bójki z problemowiczami. Na pewno kolejną zaletą będzie to, że będziesz się rozwijał psychicznie, fizycznie, ale także, jeżeli trafisz na odpowiedniego trenera i wybierzesz odpowiednią sztukę walki, to będziesz się rozwijał i duchowo. Są trzy aspekty. Ciało, umysł i duch. Ja ćwiczę karate i w karate mogę rozwijać się w tych trzech aspektach. Są medytacja, ćwiczenia fizyczne i także poprzez ciężką pracę rozwijasz się psychicznie i rozwijasz sobie cechy charakteru, które pozwalają Ci być lepszym w życiu. Drugą kolejną rzeczą jest to, że możesz stać się osobą do naśladowania, co widzicie także na moim filmiku. No bo kto tak zrobi? Jeżeli możesz tak być taką osobą, że możesz inspirować innych ludzi, nie będziesz takim przeciętnym Kaziem ze sklepu, tylko zainspirujesz ten naród polski, żeby był kimś. Żeby nie było tylko zawiści, tylko żeby pokazał klasę i był taki jak ty. Żeby był taki jak ty i budował tą lepszą wersję siebie. To chciałbym, żeby naród polski zrobił, żeby naród polski zmieniał się na lepsze, a sztuki walki stymulują to. One potrafią, mogą zrobić z ciebie lepszego człowieka. Kolejną zaletą jest to, że będziesz zdrowszy. Będziesz zdrowszym człowiekiem, będziesz się lepiej czuł, będziesz miał lepsze samopoczucie, pewne stany zapalne mogą zniknąć z twojego organizmu. Wzmocnisz swój system odpornościowy i także uspokoisz swój umysł, bo będziesz po prostu znał swoją wartość. Co nie? Ćwicząc sztuki walki możesz zwiększyć swoją wartość i pewność siebie. Na pewno będzie także to, że wylewając pot, może stać się tak, że wylewając pot na sali, czy w innym, w zależności w jakim pomieszczeniu, czy to na świeżym powietrzu, w lesie, wszystko obojętne jest, gdzie ćwiczysz, ważne, żebyś to praktykował. Będziesz szczęśliwszy. Szczęśliwszy będzie się uwalniała serotonina. Wiadomo, jest tak, że od ciężkiego treningu lejesz pot, uwalniane są hormony szczęścia. I także możesz to mieć, że będziesz szczęśliwszym człowiekiem na planecie Ziemia. Kolejną rzeczą będzie to, że będziesz panował nad emocjami. Nie pozwolisz siebie tak łatwo sprowokować. Będziesz panował i będziesz reagował na spokojnie na różne sytuacje. Także dzięki Kolejną rzeczą jest to, że dzięki sportom walki będziesz lepszą wersją siebie. Dzięki stymulacji, właśnie ćwiczenia. Będziesz ćwiczył, będziesz widział postępy, będziesz starał się być lepszą wersją. Na przykład od siebie z wczoraj. I to będzie plusowało w całym twoim życiu. Czyli dalej, także wzmocnisz swój system odpornościowy. Będziesz także bardziej opanowany, mniej rozdrażniony.
Sztuki walki zadziałają na ciebie w taki sposób. Jeżeli jesteś spokojną osobą, to sporty walki będą działać na ciebie bardziej pobudzająco. A jeżeli jesteś nadpobudliwą osobą, to będą działały uspokajająco. W dwie strony. W zależności od tego, jaki masz temperament, to będziesz działało uspokajająco albo pobudzająco. I także możesz zrobić sztukę walki, karierę sportową, możesz zdobyć medale, puchary, jeżeli masz oczywiście taką chęć. W zależności od tego, sztuki walki powinny stawiać na pierwszym miejscu rozwój siebie, samoobronę, ale jeżeli ktoś chce, wiecie, żeby to... To też jest jakiś sposób kariera, że możecie rozwijać się także na zawodach, pokazując coś i zdobywając w ten sposób różne nagrody. To też jest jakiś wskaźnik, czy to jest podniesienie ego, czy nie, ale w sztukach walki, w sporcie, jeżeli jest takie coś jak zawody, mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata, to też można startować i także osiągnąć w tym karierę. I oczywiście, moi drodzy, sytuacja jest taka, że ćwicząc karate możecie rozwijać się w młodym wieku i w starszym wieku. Karate mogą ćwiczyć osoby w każdym wieku. Na Okinawie, na wyspie japońskiej, która jest kolebką karate, ćwiczą osoby w wieku 80 lat. Więc wiecie, jak widzicie, wiek nie ma znaczenia. Nie ma granic, możesz się rozwijać jako młody, więc nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić w swoim życiu. Możesz zacząć w każdym wieku i podnosić poprzeczkę dla siebie, żeby być lepszą wersją. I to by było to. Oczywiście można jeszcze wymieniać inne rzeczy. Oczywiście na pewno będzie to, że będziesz mógł... To wszystko spowoduje to, że będziesz dłużej młodszy, będziesz może dłużej żył. Na pewno będziesz miał jaśniejszy umysł, będziesz lepiej myślał, będziesz bardziej trzeźwy i będziesz więcej dostrzegał szczegółów przez to opanowanie. I myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu. Mógłbym jeszcze szukać, ale to by było tyle. Wymieniłem Wam trochę zalet. Możecie napisać, co Wy o tym myślicie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Możecie stawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa, pa.